Oficjalnie schronisko jest od lipca zeszłego roku. Przedtem to był punkt, taki pewnego rodzaju twór, który zastępował schronisko. Trafiały tam wszystkie zwierzęta, które zostały schwytane przez strażników, tudzież zdarzało się, że trafiały do nas w innych okolicznościach. Nie każdy nadaje się do tej pracy, bo praca ta jest bardzo obciążająca, szczególnie psychikę, bo trafiają zwierzęta bardzo różne, w bardzo różnym stanie. Od takich ładnych, ślicznych, często szczeniaczków bezproblemowych, do psów wyciągniętych ze strasznych warunków, w strasznym stanie. Ona ma wygnite tutaj całe, część pyska. I to zgłosił, nikt z sąsiadów tego nie zgłosił, tylko zgłosiła ta osoba, która była na wakacje. Przyjechała, zresztą ktoś to zobaczył z zewnątrz. Dla wszystkich sąsiadów i dla właścicieli nie było nic To było normalne, takie, to, takie ja, to było normalne, pisunie się nie dało uratować. Została uśpiona. Ze względu na to, że była w tak strasznym stanie. To jest piesek. Tu jest głowa. To jest tył. Cały w świeżbie. Ekstremalnie wychudzony. Piesek znaleziony. Niewidomy. Niesłyszący. Głuchy. Piesek, który też bardzo stary, bez zębów. Który też niestety się nie udało go uratować. Ale to też tak nie jest, że my usypiamy wszystkie stare psy, bo jeżeli są stare, a w miarę funkcjonują, są, nie? Ja miałam u siebie, Fido miał 14 lat, też nie miał zębów. W ogóle trochę niedowidzący, do tych pojechał. Przyjechali do niego ze Śląska. W tej chwili uratka jest też Tytus, który jest też psem, który najprawdopodobniej całe życie spędził na łańcuchu. Mieliśmy pieska niedawno, który miał straszny pysk. Aha, smyk. Jego staraliśmy się uratować. Walka była bardzo trudna, ale niestety też pies się odszedł sam z siebie na jakimś udarze. Wzrok nie jest jakimś wielkim problemem. Nie, ja też miałam niewidomego psa, tylko po prostu tak z niewidomymi ludźmi muszą mieć w miarę stałe środowisko, żeby tak. Nie przestawiania i tak dalej. Chłopak w ogóle na spacery na początku nie wychodził, dziewczyny między innymi, tutaj Patryk, jak już wydostawaliśmy go z kojca, siedziały z nim tylko na terenie właściwie schroniska, żeby poleżał na trawie, zrobił dwa kroki i takim przełomem był, jak wyszliśmy z nim w święta, kiedy on się bardzo bał samochodów, kiedy nie było ruchu w ogóle na ulicy, ten pierwszy spacer, który z nami poszedł, potem spacerze już zaczął normalnie chodzić, coraz mniej boi się samochodów, na początku jak słyszał samochód, to się kulił ze strachu, teraz już tylko zastyga na chwilę i idzie normalnie. Naszego Parta. Piesek, który był w dzikach zabrany z posesji opuszczonej. Teraz się nazywa Misiek. Piesek skrajnie wychudzony. Właściciel trafił tutaj pod sąd. Sąd wymierzył karę i to była jedyna sprawa, która była wygrana do tej pory. Pan został skazany na grzywnę w wysokości 6 000 zł. A piesek? Piesek ma się bardzo dobrze, bo mieszka u pani Marii i wygląda teraz tak. Zupełnie. Z kamienia. Zupełnie inaczej. Że pies był, jest taki chudy, bo jest chory. Normalnie potem zaczął jednak tyć i dlatego też to było, że jego wersja jakby się nie zgadza. Szczęście było takie, że właśnie tutaj ludzie szukali, mieszkańcy z miejscowości niedaleko Dobrcza szukali takiego owczarka i myśleli, że to jest on, ale to nie był on. Ale widząc to, że pasunia jest w takim strasznym stanie, zabrali ją. I ona przeszła amputację łapy i żyła u nich długo. Wiemy, że dożyła starości i naturalnie odeszła. Wiem, że najprawdopodobniej ona była całe życie na łańcuchu, nie? Na takim. Nikt się nawet nie popatygował, żeby jej kupić normalną obrożę, tak. Nie? Prawdopodobnie sprawiała kłopoty. Pewnie uciekała. Dlatego miała coś takiego. Jak to pies w typie rasy prymitywnej, tak? Nie ma się co. Z czymś takim do nas trafiają. Biegają z takim czymś po ulicy. Biegają. Nie?
stopnia. To jest pasek spodni. To jest, tak, to jest pasek. To nie jest smycz. To jest to nie jest obroża, to jest pasek pod spodni. Albo o, jeszcze lepszym. Na pewno będzie coś tam. Kolczatka. Zdarzają się psy, że nawet jak są na łańcuchach, to nie mają właśnie obroży, tylko mają kolczatkę albo łańcuch, w którym są przypięte, owinięte wokół szyi, nie? Trzeba nauczyć tak, żeby nie trzeba było kolczatki, bo jeżeli nie ciągnie, można, to po co kolczatka, tak? Jak każdego można nauczyć, każdego psa w każdym wieku można wszystkiego nauczyć, nie? Kolczatka jest tylko wyrazem naszej bezsilności. My jesteśmy osobami, które dla psów, dla ratowania poświęcą wszystko. Nie jesteśmy takimi osobami nawiedzonymi, które przywiązują się, przykuwają się do różnych rzeczy, żeby uratować. To też nie tędy droga, nie? Tędy droga, tak. Musimy mieć też zdrowy rozsądek we wszystkim, tak. Nauczyć się oddzielać. Jesteśmy życie. Surowi, to prawda. I bardzo dużo wymagamy. Od? Dla kogo surowi? Dla Ale dla ludzi też. Dla ludzi też. Dla My się stawiamy też. Jasne warunki, nie? Nie, tak. nie obijamy niczego w bawełny, mówimy czego chcemy, od razu zaznaczamy, że są wizyty i tak dalej. I żeby nie było nieporozumień, tak? Bo zdarzają się, że ludzie nie czytają umów albo liczą na to, że wezmą psa, a tak naprawdę nigdy nie przyjedzie, no to tak jest. My przyjedziemy i widzimy psy na łańcuchach, to zabieramy. Na przykład tak zdarzało się, nie? Są też ludzie, którzy po prostu jakby dajemy szansę i wtedy zmieniają warunki, nie? Bo to też nie o to chodzi, żebyśmy wszystkim wychodzimy z założenia, że najlepiej na początku się rozmawia, tak? Żeby ludzie. Tylko jest przerażające to, że większość ludzi nie czyta umów. To jest kantar albo halter. Jak już ktoś ma wielki problem z psem, to może z nim ćwiczyć. Znaczy musi ćwiczyć. Zostań. Zwłaszcza jeśli jest tak duży jak mój. Na tym kantarku to się ćwiczy, nie? Że tak się ubierze i się chodzi, nie? Całe życie. Albo widuje na fleksji, jak ludzie mają tej wyciąganej smyczy. Jak widzicie, działa jak u konia. Tylko jak pies szarpnie, to może sobie kark skręcić. Tak. Jak ciągnie albo nagle szarpnie, no to kręgi szyjne. Po temacie, tak? A czemu to służy? Dlaczego? To się pracuje na tym, no właśnie, no bo tak, żeby nie ciągnął, nie? Jak ciągnie? Prawidłowo, według książek, książkowo, jak tu już przy bibliotece jesteśmy, powinno być zapięte na smycz, na obroże i na kantar. Idziemy, pies mi ciągnie. Major. Dobrze! I dostaje nagrodę, bo zwrócił na mnie uwagę. I w ten sposób ćwiczymy chodzenie na smyczy, czyli jak zaczyna ciągnąć, nie będę się z nim szarpała. Tylko lekko, głowa na mnie, generalnie przez pyska nic nie zabieramy, nie? Jak widzicie, nie chcę oddać. Ale dobrze byłoby nauczyć się tego słowa, daj. Można by było gdzieś kupić? Dobrze, daj. I nauczyć się zabawy w wymianę, dzięki bardzo. Już proponuję, że to się no. No, zabawa jest ważna, tak? Jak wybiegamy psa przy rowerze, albo wyspacerujemy porządnie na szelkach, albo pobawimy się właśnie w taki sposób, bo to jest zdrowa zabawa. Nie polega na tym, że ja mu coś odbieram, bo jeśli ja będę mu to odbierać, otwierać pysk, a słyszałam od klientów o różnych dziwnych sposobach otwierania pyska w środku. Otwierania palca. Tak? Daj. No na przykład niektórzy łapią wargi do środka i z zębami podnoszą, w sensie, że pies sam sobie przegryza. No, przegryza swoje wargi, więc raczej nie złapie za palce, natomiast no brzmi to i dziwnie i tak samo wygląda. Lepiej mieć dwie rzeczy i się powymieniać, no bo jak ja mam drugie takie same fajne, no to sam odda, nie? No, nie trzeba negocjować. A ty, a tamto? Przynieś mi. Przynieś tam. Przynieś. Tak? Okej. Okay. Jeden sposób na wymianę. Można wymieniać. Przekupstwo. Przekupstwo, tak, ale na początku bez przekupstwa nie wyjdzie. Bo pies jest materialistą. Przyjdzie po co? Kto wie, po co pies do nas może przyjść? Po jedzenie. Po jedzenie, po co jeszcze? Po uwagę. Uwagę to znaczy? Żeby pogłaskać. A jaki ty jesteś ładny? I wystarczy? Nie, pogłaskać. Głaski, no. Dokładnie, co jeszcze? Za potrzebą, no. No tak, na spacer, tak. No wodę, tak, przy tych temperaturach zwłaszcza. Zabawę. On nie przyjdzie i tak nie popatrzy i nie powie, wy ładni wszyscy, jak mi się podobacie, super impreza. No nie, albo chce głasków, wymusza na was przecież nagminnie co chwilę, tak? Albo właśnie to.
Ja w tej chwili mogę pracować bez. Nie? On już się nauczył, że nie zawsze jest smakoły. Nagrodą jest też zabawa, nagrodą jest dobry pies. Tylko jeśli by to piramidę ustawić, to najmniej ważne będzie ten dobry pies. No, bo, no wiem, że jest ten dobry. Potem no, zależy od psa. Zabawa, smakołyk. Jeden jest żarty i lubi, drugi się bawi bardziej. Nie? I głaski też są nagrodą, na pewno. Nie, oczywiście, że tak. Kontakt jest nagrodą. A nauczyć można wszystkiego. W różny sposób. Dobrze. No jak ja sobie potrzebuję coś w torebce wyszukać, wypłacić kasę z bankomatu, coś wyjąć z bagażnika, pies sobie może zostać. Nie? Łatwe życie. Ale ważne, jeszcze chyba ważniejsze, co się słyszę zawsze na ulicy. No co ty robisz? Co ja do ciebie mówię? Do psów jak do dzieci. Okej, biegaj. Do psów jak do dzieci. Pies nie wie, o co chodzi, nie wie, co zrobił źle. Albo jest tak. No co ja ci mówiłem? No, no nie, mija się z celem. Musi wiedzieć, o co chodzi. Coś jak ja uczę. Dobrze, Wal. Super. Nie ma. I czeka, tak? Bo on wie, że ja muszę pozwolić. Nie ma. Bardzo. Pierusz? Nie. Proszę sobie Jogiego. Tutaj mamy zdrowy układ. Ale co tu jest? No masz, no masz. No masz. Okay. Tak, ze wszystkim. To samokontrola, emocje. To tak jak my dzieci uczymy. Nie jedz czekolady przed obiadem. Nie jedz czekolady przed obiadem. Nie ma słodyczy przed obiadem. No to ta sama zasada, nie? A dzwoju jeszcze trochę. Czy konsekwencje? Kółeczko. Super, kółeczko. Dobry jest. Dobrze. Dobry. Nie mówię, że to zajmie go nie wiadomo jak długo, bo przy tego rozmiaru psie, dobrze, to jest 15 minut, chyba że to zamrożę, to wtedy dłużej, bo można piec, zapiec albo zamrozić. Ale co jest w tym najfajniejszego? Po co to jest? Tak jak niemowlę ssąc się uspokaja, tak samo pies liżąc też się uspokaja. To jest odruch bezwarunkowy u niego. Lizanie wycisza, tak? Czyli psy, które są nerwowe, mają predyspozycję do nerwic, a takie się też zdarzają. Albo po, tak, dokładnie. Albo które po dużej burzy emocji na przykład, czyli jak ja robię zajęcia tropowe i on jest cały po tych tropach taki chodzący, bo takie to były emocje, jak dziecko pluł na parku, no to dostaje takiego konga, siada sobie i ma szansę, żeby to wszystko opadło. To jak nie opadnie, to on będzie cały taki chodził, nie? No jak mu na przykład nie dam, tak, mój pies bierze i żuje posłanie. Robi takie